tak wygląda moja torebka przed wyjazdem, słuchajcie. Tutaj są zabawki, tutaj też są zabawki. Nie mogę głośno mówić jakie. Tutaj są dwa outfity bułki. A tu słuchajcie, jest już trzeci outfit. Dzisiaj wybrała kamizelkę z odblaskiem, mocno wyciętą pod paszkami. Taki chciała outfit. Wygląda trochę jak antykotorystka, ale wszystko jest pięknie. Ale paszki się nie pocą. Paszki się nie pocą. W tym polecamy oczywiście Allegro. A to jest pani Kaś, który bał się, że go nie weźmiemy, jak poszliśmy tylko zanieść połowę bagaży do samochodu. Już się przyzwyczaili. Wszyscy już gotowi, dzień dobry bardzo. Wigilia, czas start. My z przodu. Jedno dziecko, drugie dziecko, trzecie dziecko. Dzień dobry bardzo, witamy was świątecznie w Wigilię. Tutaj na dole widzicie skrawek telefonu, ale stwierdziliśmy właśnie, że samochód jest nie jest insta-friendly, nie jest przystosowany do tego, żeby aparat postawić gdziekolwiek. Ale długo będą takie samochody pewnie dla youtuberek. Wiesz co, są takie maty na, właśnie na kokpit, żeby się aparat nie ślizgał, żeby na przykład timelapsa nagrywać z drogi. No. Więc ja będę musiała się zacząć takim rozejrzeć, ale połamałam statyw, znaczy on się rozwala. Jedziemy z naszymi okienkami. Machaj tak dalej. Mariusz na pewno nie wyskoczy. Przepraszam. Do kalendarza adwentowego. Ja zacznę od swojego bodzia, bo zawsze razem otwieramy, zawsze 23 dni otwieraliśmy razem bodzia, więc jedziemy z... Ej, słuchajcie, to jest ten koncentrat antyoksydacyjny, co wam mówiłam wczoraj. Mój ulubiony. Wczoraj czy przedwczoraj? Ej, ale to jest spoko, ja nie wiedziałam, że takie rzeczy będą. Pokażę wam tak. Ej, i zaraz sobie to rozpakujemy. Weź dotknij tu. O. Proszę bardzo. Właśnie, słuchajcie, dolewałam płynu do spryskiwaczy, więc jakbym miała brudne ręce, to wybaczcie. Ej, fajne! Proszę bardzo, cało pełnowymiarowe serum. Z pipeto. Z pipeto jest, no. A mogę powąchać? Bardzo rzeźko pachnie, tak jakby się człowiek umył. Dobra, widzicie, Maniusia z tyłu, tam też jest bułka. Bardzo fajne okno. Więc ja to chowam i to zaraz schowamy z powrotem. Jak będziemy wracać, to sobie weźmiemy. Teraz ty otwieraj swoje okienko. Gdzie jest moje jajko? W mojej torebce. Chcesz teraz jajko? Nie, spokojnie. Bo jak coś, to w Kinderku było zaskoczenie jajko. Już wyciągam to jajko. Nie jest? Słuchajcie, my jak się wybieramy z dwoma zwierzakami, to jest cyrk. No, opowiadaj. Otwórz, opowiadaj, a ja poszukam... Ale co to opowiadać? Ja mam jedną torbę, Magda ma 50 tysięcy rzeczy. Naprawdę? Myślałam, że większość jest zwierzaków. Kuweta, no transporter, jedzenie, koszyk z jedzeniem. Ale Magda, oczywiście, wszystko moja wina. Plus prezenty zajmują dużo miejsca. Proszę, jajko w razie czego... O, to zaraz sobie możemy przekąsić. Otwieraj swoje. Muszę trochę warunki potrwać. Polowe, słuchajcie się. Nie sięgniesz paluszkiem tam? Nie, bo mam... grube paluszki. Proszę. Dziękuję. Aniuś, tam nie zaglądaj, tam nic no, nie ma dla ciebie. Są właśnie dla nich. Możesz pokazać? Zakropisz mi oczy? Nie, co to są te takie kreski? Zmarszczki. No. Dostanę wódkę na zmarszczki. Dlaczego wódkę? No bo to wygląda jak kielonek. Krem na zmarszczki dostanę? Nie, wódka. Nie dogadamy się dzisiaj w Wigilii. Ty to po prostu umiesz docenić, ucieszyć się. Masz wódkę na zmarszczki, proszę. Jeszcze jakbyście wiedzieli, co noszę w torebce, to mleko bez laktozy. Bo w maku nie ma. Nie widziałam, proszę, że faceci mają takie rzeczy. Maju, jest cały dział męskiego i fajnie było, gdybyś w końcu tą gębę smarował. No. Dziękuję. Proszę. No dawaj mi moje okienko, a nie siedzisz się patrzysz. O nie, tu jest na supeł zawiązane. No tak było zawiązane przed. Tak? No. To po co tak zawiązałeś? Żeby było, wiesz, stopniować. Jak wiem, że tam jest coś dla mnie, to sobie poradzę z otwarciem. Maniusiak, patrzę. To nie jest jakiś
Nie, nie był straszny ten sufel, no. Ja nie wiem, cupły. Pozdrawiam Grzesiek. Na pewno ogląda Grzesiek. Nie ogląda? Uwaga! Jaka gruba kartka, prawie jak książka. Kot zniżkowy do kosty. Nie. A co? Voucher na 5K. Ale z kosty, to taki jest na 5K, kod zniżkowy na 5K za 30%. No to ty masz 5K za darmo, no. A to taki voucher do ciebie jest? No. Mogłeś mi dzisiaj rano dać. Rano nie miałbym kiedyś kupić. To ja muszę sobie to wyciąć i zachować sam ten, wiecie... Ja muszę sobie stempelek zrobić. Kupon, tak, a ty sobie zrób stempelek, to mi się podoba. Tak a propos kawy. O, właśnie mi się kończy. O, to mi się podoba. To ja muszę sobie to w portfelu zachować i zawsze jak będę chciała kawę, to będę przychodzić do ciebie z tym voucherem. Tak. Dobrze, to mi się podoba. Dobra, słuchajcie, kończymy, jedziemy dalej. Droga jest w miarę okej, ale jest strasznie duży ruch. Ja nie wiem, czy widziałam aż tak duży ruch, od kiedy kieruję tutaj, więc jedzie się trochę powoli, ale i tak nie mamy złego czasu. Terierek jest wysikany, w ogóle jest biało, bardzo mu śnieg smakuje, więc super. Żółty go interesuje, będziemy po drodze smakuje. Stawać. Kiciuś jest bardzo grzeczny, leży sobie moja kochana markotka. Zaraz zjemy... Tak, do... Nie, to okienko do schowka. I zwodzia okienka do schowka, żeby się nie zniszczyły, bo to wraca do kalendarza. Także to tak, moi drodzy, ja jeszcze lecę siku i jedziemy dalej na święta. Ale się jaram. Coś zjeść wreszcie. Wreszcie, no, niedawno jajecznicę jedliśmy. No. A i pani też właśnie płyn dolała, pan. No. Bo właśnie w taką pogodę, podstawą poza paliwem, jest płyn do spryskiwaczy, bo same wycieraczki niestety nie dają rady z tym, wiecie, błotem pośniegowym i brudem. Ale dobra, nie rozgaduję się, bo to ma być łączony vlog z kilku dni, a mi tak dzisiaj dobrze vlogowanie z przyzwyczajenia idzie, że ja zaraz oddzielny vlogmas do tego zrobię. Dobrze. Nie, już koniec vlogmas. Koniec już? Masz dość? Troszkę tak. A czego brakuje mi ciebie o 20. O 20? Tak. No. To jest to, co wam mówiłam, ale o tym porozmawiamy, wiecie, po nowym roku. Nie, albo jak będziemy podsumowywać 2021. Dobra, już kończę, już widzę no. Po tobie. Ej, dopiero coś odkryłam, że zobacz, że to można tak kręcić tym. Daj to. Przepraszam, idę siku. It is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. No dzień dobry bardzo, pierwszy dzień świąt, świąteczny spacer, jest to okrutnie zimno, słuchajcie, odczuwalna to minus 9, Mariusz lata po zamarzniętym jeziorze, my latamy dronem, przepiękna pogoda, ale zaraz spadamy do domu, o proszę bardzo, Erik gdzieś tutaj jest, bo jest mega zimno, ale zobaczcie jakie przepiękne słońce, także tak nam upływają święta, ja słuchajcie, cielę się sernikiem i piernikiem, a i od razu wam powiem, na jednym ręku mam rękawiczkę, na drugim nie, ale słuchajcie, ten piernik, on się nazywa piernik najlepszy z kwestii smaku. Powiem wam szczerze, że ja się zastanawiam, czy jest sens za rok robić ten piernik staropolski, bo ten wyszedł naprawdę tak pyszny. Mam nie swoją czapkę, więc mogę wyglądać trochę jak plemnik, ale liczę na to, że mi wybaczycie, także takie sklejki ze świątecznego czasu.
Dzień dobry. Jak jestem zaspany. Halo, światło, spałeś całą drogę, tak? Maniu, spam całą drogę. Księżniczka, jesteś trochę obrażona? Miałknij dwa razy na tak, raz na nie. Oj, to jest chyba jeszcze bardziej wymowne, powiem ci szczerze. Misio, misio mój, przyjdzie tatełek, to może cię weźmie na rączki, co? No fantastyczne światło, słuchajcie, nic nie widzę. Witam serdecznie w drugi dzień świąt. Kawka na maku, jesteśmy już w drodze do Warszawy. Kurde, no nie widzę się. Nie wiem, słuchajcie, co ja wam nagrałam, ale tutaj, o tutaj ten cień, to jest moja ręka trzymająca aparat. Słuchajcie, te święta były tak chillowe, tak świetnie mi było nie mieć żadnych obowiązków. Generalnie to pękam w szwach, mam w ogóle na sobie ten sweterek z Zary. Najbardziej kolorowa rzecz w mojej szafie, jaką mam. Musiałam ściszyć, bo przecież prawa autorskie zaraz mnie zagryzą. Ten sweterek to jest najbardziej kolorowa rzecz w szafie, jaką mam, ale on jest, słuchajcie, tak ciepły. Zrobił się taki mróz, chyba w nocy było minus 10. Samochód mi, wiecie, cały zamarzł. Skrobałam pierwszy raz szyby w tym samochodzie i nikomu nie dałam się dotknąć, byłam taka podekscytowana. No ale ja tak czasem mam. Także mróz jest okrutny, dzieciaki są bardzo grzeczne w podróży, w ogóle były bardzo grzeczne u mamy. Maniuś się fajnie bawił z innymi pieskami, Bułka się nie bała, wiecie, wychodziła. Super, naprawdę to był fajny czas, szkoda, że tak szybko minął. Ja nigdy nie wiem, kiedy ten czas leci i jakim cudem jest już po świętach, jak... Jeszcze przed chwilą zaczynaliśmy vlogmas. No, ale bardzo się cieszę, że udało nam się wyrwać, że udało nam się odpocząć, pośmiać, pojeść dobrego jedzonka. Widziałam, że mama tam mi spakowała jeszcze jakieś jedzenie, więc obstawiam, że jeszcze przez kilka najbliższych dni będziemy jeść, mimo tego, że mówiłam, żeby tego nie robiła, bo ja, wiecie, po Wigilii to najchętniej bym już... Maniuś przyszedł, najchętniej po Wigilii to już bym na 5 diet przechodziła, proszę bardzo. No chodź, perełka! Cześć! Zrobiłeś siusiu? Dwójkę zrobił, jaki dzieciny piesek. No, jesteśmy w komplecie, jedziemy dalej. Jeszcze, słuchajcie, po drodze resztka kalendarzy adwentowych dla dzieciaków i zaraz odwodzimy Bodzia. Misia, jeszcze daj Aniusiowi. Co masz? Coś, co było... Patrzcie, ukradł mojej mamy schoinki. Nie ukradłem. Dzwonka. Pozwolenie. I żre po drodze. Troszkę się roztopił. No bo taki gorący jesteś. O, jakie apetyczne. Fantastycznie, to baw się, dobrze, jadę dalej. Smacznego. A wy już jedliście? Jedliście łakomciuchy, wszystko? Jesteśmy już w domu, słuchajcie, droga minęła nam bardzo fajnie, znaczy mi, bo cała trójka spała. Nie ukrywam, że też bym najchętniej wtedy ucięła komarka, no ale... Średnio. Powiem wam, że już pod koniec drogi ruch był całkiem spory, ale podobała mi się dzisiejsza dynamika kierowców, więc całkiem sprawnie mi to poszło. Cieszę się, że już jesteśmy w domu. Słuchajcie, otworzymy sobie ostatnie okienko już kalendarza. Zapomniałam to wczoraj zrobić. Wiecie, czasami jest tak, że nie takie rzeczy są w głowie. Ej, to słuchajcie, jest masło awokado pełnowymiarowe. Chętnie sobie je powącham i chętnie je sobie... O, ładnie pachnie. I ono jest takie gęstsze. I chętnie je sobie zużyję. To jest to w nowym opakowaniu. Bardzo fajnie, że taki pełnowymiarowy produkt na koniec kalendarza. Bardzo mnie się to podoba. Słuchajcie, święta minęły nam bardzo szybko, ale w przemiłej atmosferze. Bułka szalała, mega fajnie się zaklimatyzowała, bardzo dobrze się czuła. Widzieliśmy, że wiecie, już jak tylko wyszła z transportera, no to już ogon w górze chodziła, zwiedzała, skakała po prostu jak małpa. Mariusz tak samo, ale Mariusz to się wszędzie dobrze czuje, szczególnie, że on uwielbia moją mamę, przepraszam, że uwielbia swoją babkę. No to wiecie, jakby szaleństwa były cały czas, ale i mógł sobie pobiegać po śniegu, który nie jest sypany niczym, wiecie, on po prostu biegał po tych zaspach, jak taka sarenka skakał, było naprawdę super, odpoczęliśmy psychicznie, nawet trochę fizycznie, chociaż ja jestem niewyspana, bo tam jest jeszcze mniejsze łóżko i oczywiście i kot i pies spał z nami, jak rzadko kiedy kot śpi z nami, no to tym razem musiał spać z nami, więc tak. Dzisiaj mamy jeszcze, no myślę, że mogę tak powiedzieć, że pół niedzieli dla siebie. Ja słuchajcie, zjadłam obiad, zjadłam jeszcze ostatni kawałek piernika. Raz jeszcze wam bardzo polecam ten piernik, najlepszy z kwestii smaku, jest przepyszny. Ja zrobię raz, jeszcze spróbuję zrobić, wiecie, ten sernik,
sernik. Piernik staropolski, który się tam robi 6 czy 8 tygodni, żeby porównać. Natomiast jestem tak bardzo usatysfakcjonowana efektem tego piernika najlepszego, że jestem w szoku, że mi taki wyszedł. Naprawdę. Także właśnie zjadłam i sernik, i piernik teraz i powiem wam, Krzysiek wypił kawę i oczywiście poszedł na kompa, a ja stwierdziłam, że teraz mi się przyda drzemka i przyda mi się relaks, bo trochę pieką mnie oczy. Powiem wam, że od czasu vlogmasu mam trochę problem z oczami. Myślę, że można zauważyć u mnie zaczerwienienie, ale myślę, że to wynika z tego, że po prostu bardzo dużo siedziałam przed komputerem, wiecie, ciągle coś, dlatego teraz chcę trochę odpuścić, chociaż jeszcze dzisiaj mam w planie ponadrabiać zaległe vlogmasy, bo jeszcze mi tam kilka filmów zostało, ale dzisiaj taki spokojny dzień, miałam iść na siłownię, ale słuchajcie, świat się nie zawali, jak nie pójdę, po prostu potrzebuję jeszcze w domu wypocząć, muszę wstawić pranie, no wiecie jak to jest, jak się wróci, rozpakować prezenty, o! Pokażę wam, co Mariusz dostał super i co Bułka. Znaczy my też dostaliśmy super prezenty, ale jakby z prezentów dla dzieciaków to ja się, wiecie, cieszę. No może nie najbardziej, ale mega się cieszę, już wam pokazuję. W ogóle patrzcie, jaka przepiękna torba, cudowna jest i tutaj takie brokatowe złote gwiazdki, super. I słuchajcie, Mariusz dostał na święta, a szpitruta Bułki jest schowana w torbie u Krzyśka, bo ona nie może jej widzieć, bo od razu atakuje, ale dostała super, super szpitrutę, taką, wiecie, no wędkę i myszkę na końcu, że tak się podrzuca i już się nią bawiła, a Mariusz dostał takie paltko, ja się śmieję, i ono jest super, bo słuchajcie, jest tutaj regulowane, że jak nałożę mu sweter, to w tym on się spokojnie zmieści, bo to widzicie, to można regulować, może i Doberman by się prawie w tym zmieścił. I to jest piękne, to jest czerwone, pikowane i tutaj ma futro i on wygląda w tym jak taki baron. I tu jeszcze fajnie, bo to też jest regulowane, więc super. A ja dostałam, słuchajcie, między innymi piżamę przepiękną w Kubusia Puchatka, nie wiem skąd jest, próbowałam się mamy dowiedzieć skąd jest, ale nie chciałam powiedzieć, jest cudowna, długie spodnie i długa koszulka, więc w gości i dostałam kapcie w Kubusia Puchatka, super, nawet tego słuchajcie nie ruszam, kapcie będą na za rok, także tak, Krzysiek też dostał między innymi właśnie kapcie i piżamy, więc mamy znowu taki fajny komplet na święta. Ja słuchajcie, będę się powoli już żegnać. Nie wiem co wyszło z tego filmu, ale na pewno zrobię wam taką sklejkę, bo też chcę mieć pamiątkę z tych świąt. Niestety ten czas szybko mija i to jest to, co ja mówiłam wam przed świętami, że trzeba doceniać każdy moment, trzeba doceniać każdą chwilę, każdy dzień z tych świąt, bo one lecą. I już jest po świętach. Także mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, że wasze święta były bardzo dobre, że wypoczęliście, że się zregenerowaliście, że odpoczęliście psychicznie, że odpoczęliście fizycznie, że się wyspaliście, że pojedliście dobrego jedzonka. Jeśli oczywiście mieliście na to ochotę, a jeśli nie, no to nie. To mam nadzieję, że spędziliście te święta dokładnie tak, jak chcieliście. Mam też nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Dajcie mi kciuczka w górę, już wiecie, na zakończenie i takie zwieńczenie tego grudnia i tego vlogmasu. Teraz już będą vlogi codzienne. A, no i kończąc ten film, pożegnajmy jeszcze raz intro.